Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Powracamy z kolejną porcją superowych testów, które musicie zobaczyć. W tym odcinku pod lupę weźmiemy ponownie ogromne piłki plażowe, nowe tajemnicze portale w Megamarkecie oraz baloniki z wodą. Zanim jednak zaczniemy, oto zwycięzca pakietów skinów cienia. Jeśli ty też chciałbyś wygrać taki pakiet, to wystarczy, że zostawisz subskrypcję na obu naszych kanałach, łapkę w górę i dowolny komentarz. Nie zapomnijcie też wpisać mojego kodu w sklepie. To bardzo zwiększa wasze szanse na wygraną. Uwaga, to nie wszystko. Pod tym odcinkiem macie też niepowtarzalną okazję na wystąpienie w odcinku Pogromców Mitów. Każdy z was ma szansę wystąpić w naszym odcinku i nawet poprowadzić jeden z mitów. Wystarczy wpisać mój kod w sklepie Ernest, a w komentarzu koniecznie napiszcie swój nick w grze. To konkurs tylko dla moich wspierających. Dobra, to tyle w temacie konkursów. Przejdźmy już do pierwszego mitu. Dzisiaj zaczniemy od pytania. Co się stanie, gdy wjedziemy pojazdem do portalu? Dobra, Hon, po mojej przerwie w mitach zaczniemy od nie strumieni powietrznych, ale od taranów. A raczej portali, chciałeś chyba powiedzieć. No. No też, to też. Pierwszy mit już znamy, więc sprawdźmy to. Wskakuj, Hon. Zrobić tutaj miejsce na wykrętkę. No i Hon, Jakub, wstawiasz? Ja myślę, że nic się nie stanie. A masz zamiar przyspieszyć, czy nie? Tak, chcę przyspieszyć. No to rozwalisz ścianę, jak dla mnie, po prostu i tyle. A spróbujmy może raz. Ja myślę, że zablokujemy się. Dobra. Okej, okay, dobra. Najpierw przyspieszenie. O kurde! No, skała to jest. Nawet nie rozwaliłem. To źle zrobili, że nie mogła się przeteleportować. No nie zniszczałem, ale... Co jest? Panie Dadar. Zniszczyliśmy portal. Zniszczyliśmy niezniszczalne. O kurde, nie wiedziałem, serio nie wiedziałem, ja byłem pewien, że to jest niezniszczalne. Nie próbowałem RPG-iem, ale tak byłem pewien tego, bo zbierakiem się nie da. Po tym micie sprawdziliśmy przy okazji, co się dzieje z takim zniszczonym portalem po drugiej stronie. Okazało się, że portal, który należał do tego zniszczonego, najzwyczajniej nie znika. A wracając, pojazdem się do nich nie wciśniemy. Teraz pozostało nam sprawdzić, co się stanie, gdy strzelimy do portalu z RPG-a. Wiemy, że samochodem przez teleport nie przejedziemy, aczkolwiek sprawdźmy, czy naboje z RPG-a przedostaną się na drugą stronę. Także proszę, Ernest, pójdź na drugą stronę. Okej. Okay. A ja strzelę. Jestem gotowy? Tak. Dobra, to leci rakieta. No i chyba No już wiem, że nic. Niestety. No po prostu strzela w siebie. Teleport. No, proszę zobaczyć tutaj mojej perspektywy. Nic takiego. A szkoda. A może i dobrze. Raczej dobrze, że nie można RPG-iem wstrzelić w portal. Mhm. Okej, to tyle z portali na dziś. Teraz poruszymy temat strumieni powietrznych. No nie mogło ich zabraknąć. A więc, co się stanie, jak wrzucimy balonik z wodą do wiru? Pamiętacie pewnie, że kilka dni temu za darmo do odebrania był taki balonik z wodą do rzucania. O, właśnie taki dokładnie. Jak co odcinek zobaczymy, co się stanie, gdy wrzucimy coś do wiru. I tym razem rzucimy balonikiem. To Holm czyń Hono... No nie, jakie rozczarowanie. No nie. A Hon, rzuć we mnie, rzuć we mnie. O, jaki mokry jestem teraz. O, no cóż. Baloniki nie reagują na strumienie powietrzne. Balonik nie reaguje na strumienie powietrzne. A co się stanie z lawą, jeśli rzucimy do niej balonik z wodą? Balonik z wodą kompletnie nie reaguje na wir powietrza. Zobaczymy, co się... jeżeli wrzucimy go do lawy. No to Hon. Mogę? Plumpać? Rzucamy. Nic. Kompletnie nic. Nie ma ani obsydianu, ani kobla. Przykro mi. Dalej, teraz sprawdzimy, czy tą wielką piłką plażową można zniszczyć drona. Hon, wracamy do twojego ulubionego chyba... do twoich ulubionych Billy, ale nawuzowany jesteś. Ale Hon, wiesz co robić? Zaczynam. Wiesz jaki teraz mit jest? Teraz musimy zobaczyć, czy taką ogromną piłką plażową da się zniszczyć drona. Takiego wiesz, zaopatrzeniowego. O. Więc te najbliższe drony są na zgubnych ziemiach, więc nie tak daleko. No to co? Chodzić, chodźmy dłużej. Okej, Hon, zbliżamy się już do pierwszego drona. Ja obstawiam, że nie zniszczy piłka tego drona. No ty pewnie... Nie, odbije się raczej po prostu. Ojejciu. Chyba musimy się dobudować, wiesz? I tak, by the way, jeśli macie jakiś mit, jakiekolwiek propozycje na następny odcinek, to piszcie w komentarzach. Jak ty chcesz się z kulą dobudować? Normalnie.
troszeczkę drewienka. Ja nie chcę znowu. Wystarczy trafić po prostu. No zobacz, no tu jest dron, stary. O kurde, jak blisko, tego blokuję. No to łap go. O, jestem na nim, nie. No nie. Dajesz. O. No co dajesz, co ja mam zrobić? O, uwaga. No nie. O, nie trafiłem. O, co jest? Ja tu nie widzę nic. Ty, czy o, to teraz, się... Popatrz, teraz. Tak, jest, odbija się od drona. Odbija się od drona. O, ja myślałem, że przeniknie. Mógłbyś pomóc, co ja tam sobie rajda robić. No tam obserwowałem z góry, miałem dobry widok. No, dziękuję, Holmes, za pomoc. Widok z drona. Dokładnie. Ale fajnie, że się odbiła. Ja myślałem, że albo się albo przeniknie, albo nie wiem, się zbuguje. Co najwyżej. Dobra. Ja myślałem, że wysadzi mapę. Piłka plażowa odbija się od dronów. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy rzucimy ogromną piłką plażową w parasol plażowy. Piłka odbija się od dronów. Dokładnie. Ale czy odbije się od parasola, który mamy tutaj na dole zresztą? Jak myślisz, Ernest? Teraz? Teraz już uważam, że się odbije, tak wiesz, tak bardzo się odbije, jak raczej. A ja myślę, że po prostu się odbije, bo odbije, ale bez żadnych efektów. Czyli tak jak zawsze? Tak, tak samo jak od drona na przykład. Okej, no to? Dobra. Lecisz on, bo ty jesteś to dobry. O Jezu. Nie miałem tu nic złego na myśli, naprawdę. Nic brudnego. Czemu odbiłeś ją tylko w stronę? No bo kaktus tutaj odbił. Kulasa mi odbiłeś tutaj. Kulasa. O, czy się odbija od parasola? O nie. Nie tak jak powinno. Okej, uwaga. Znowu nie. Ja to wbiję zaraz. No. Próbuj, Hon, próbuj. Ja może pokażę dla porównania, jak się odbijają gracze. O, właśnie tak. O, właśnie tak się odbijają gracze. Daleko. Czemu budować mogę? W kuli nie możesz. What? No, nie można budować w kulasie. Okej, okay, Holm sobie buduje te takie taktyczne rampy sobie buduje, Holm. Jeśli ktoś z was teraz jest na premierze, to koniecznie piszcie, jak wy uważacie, co się wydarzy. Tutaj każde zdanie się liczy, pamiętajcie. Okej, okay, no to lecimy, Holm. Chyba gotowy jestem. Mhm. Chyba już zaraz będzie, o kurde, nie wiem, czy to tak prowadzę. Dajesz, Holm? Jeszcze jedno uderzenie? Albo dwa? No patrz, uwaga. O, jest. O nie! Teraz... Dobrze jest właśnie. O, no, odbija się jak zawsze. No. Czyli ty miałeś rację. Potężna bila. A to jeszcze raz ja się odbiję. O, tak się odbijają gracze. A kulka się odbija jak zawsze. Piłka plażowa, znaczy się. Przyszła pora na rekwizytomat. W tym odcinku odpowiemy sobie na następujące pytanie. Czy możemy zamienić się w kostkę? Mamy tu na myśli oczywiście Kevina. Widzimy się znowu w trybie kreatywnym i tym razem zobaczymy, czy możemy zamienić się w Kevina. Na ten mit przygotowałem Kevina, Kevinka i Kevusia tutaj. Specjalnie na ten mit. No i co, zobaczymy. Którego wybierasz? Ja wezmę dużego i uważam, że... Nie da się, bo już chyba widzę, że się nie da. No, niestety się nie da. Nie da się najechać nawet. O nie, Kevina się nie da. A czekaj, a w tą wyspę się da? O kurde! Zobacz. Jaki kloc wielki. O kurde, jak zlagowało mnie. Co kurde, jest? Jakie laksy. No też jest takiego laga potężnego. Co jest? Czekaj. O, już nie mogę. Już nie mogę. O, już dobra, mogę. O kurde, zobacz. Halo? Zlagowałeś serwer. Co jest? Serwer zlagowałeś. Zepsuliśmy serwer. O nie. Co zrobiłeś? Jest, dobra, chyba... Nie, co tu się dzieje? What the... Klikam teraz w prawe, nic się nie dzieje. Mogę... O, jestem, dobra, jestem. nie polecam się w to zamieniać, bo to psuje serwer. Na koniec sprawdzimy, co się stanie, gdy zamienimy się w hydrant i ktoś go zniszczy. Czy będzie można się na nim odbić? Wiecie lub nie, ale po zniszczeniu hydrantu leci z niego woda. Sprawdźmy teraz, co się stanie, gdy się w niego zamienię i uderzysz we mnie. Mhm. Tak sobie się zamieniam. Okej. Okay. Gotowy? Gdzie twój nick? Gdzie twój nick, Dzidziusiu? Taka Dzidzia. O, to nic się nie dzieje. A co jak zniszczę przedwcześnie?
Teraz, co jak zmienię drużynę? O, to będzie chyba lepsze pytanie. No dobra. Do widzenia. Dobra. I... Nie, no, to samo. A zamieścisz w zestrzelony hydrant. Taki, okay. Wiesz, co już z niego leci woda. O! O! A naciśnij kontrol. No, trzymam. Okej, okay, uwaga. O! O! Ale skam. Ja myślałem, że będę mógł się odbijać. To jest to samo, co za panami to jest. Tak. No skam. Ha ha ha!